Hello everyone, I'm on the Endwarber slope. Thank you, see you. Jednego chyba gdzieś tam postrzelili czy coś, tego włamywacza, a drugi spierniczy. O, cześć. To już się kameruje? O jak? Hej. A ty masz, Wojtek, jakiś na bagażu takie plakiety? Mam, ale kogoś dla was przydzielę, żeby to wszystko odprawić. Świetnie, dziękuję wam bardzo. To w takim razie boczkiem będziecie wchodzić, ale na razie też poczekamy, dobra? Bo dobra, mamy sporo nad bagażu i żebyśmy tam zdążyli z tym spokojnie, dobra? Tak. Proszę. To jedziemy i wszystko wrzucamy. Duże bagaże musimy zawieźć gdzie indziej. A ty to nagrywasz wszystko? Nie wszystko. I co, Stalkan miał cię żegnać i co? Stalkan nie pożegnał, co więcej, naklejki jak nie było, tak dalej nie ma i właśnie to jest takie radio. Ale pozdrawiam tak czy siak chłopaku, daję im jeszcze szansę. No to zaczynamy naszą uniwersjadową przygodę. Pierwszy lot do Frankfurtu, a potem jeszcze dwie przesiadki, no i mam nadzieję w komplecie i z bagażami będziemy w Stanach. Się pożegnać. Do widzenia, dziękuję. Nic, że czasami jak na jakiś długi dystans leci samolot i na przykład wystartuje i okazuje się, że musi lądować, bo jest jakaś awaria czy coś się stało, no to, że musi spuścić paliwo, bo na przykład ma przewidzianą taką jakąś konkretną fazę do lądowania. No dobrze. Jakoś wczoraj. Słyszeliście? Dalia, proszę sobie jakieś perfumy, bo ładnie pachnieć na starcie. Chłopaki, wiadomo, nie tam jakieś perfumy, tylko tutaj to, co jest wartościowe. Najdroższe, wyższe. Dom Perignon, proszę. Będziemy spożywać? Już nie kupujemy. Na pół z Błażejem. Tak. Drugi dodatek, czy to jest na zapicie, tak? Wiesz, ja Zuzię znam od dziecka, kurde, to była najlepsza zawodniczka ze wszystkich. A teraz? Fajne butelki dostaliśmy z filtrem. Można sobie zaczerpnąć wodę z kibla na lotnisku. Jest super. Who comes from Zakopane? Okej. Skarpet, a tutaj trochę na czarno, ale generalnie to są kompresyjne pończoszki. Mm-hmm. Antybałtki to są. Co? No i birka szkoki, no. Wszystko się zgadza. Jak uśniesz w samolocie, żebyś była bezpieczna. Beautiful, beautiful. No i po długiej podróży dotarliśmy do Lake Placid. 24 godziny zajęło nam podróżowanie. No ale podróż była całkiem udana, oprócz może małego incydentu na koniec, bo między Nowym Jorkiem a Albany zgubili niestety 3 nasze bagaże. No i tutaj mamy problem, bo Zuza i Szymon na razie nie mogą iść na narty, bo nie mają rzeczy. Ale w stosunku do innych ekip to i tak nie najgorzej, bo na przykład biatloniści stracili swoje karabiny i amunicję i tak naprawdę 3 dni nie mogli trenować. No zobaczymy, jak to będzie u nas, ale nasza ekipa bardzo sprawna i
dobrze przygotowana, wszyscy świetnie się spakowali, żadnego nadbagażu dodatkowego, ale każdy z Alpejczyków, który tutaj przyjechał, przywiózł ze sobą ponad 100 kg sprzętu, także na 11 osób z ekipy mieliśmy 37 toreb różnego rodzaju. No i jesteśmy w Northwood School, czyli siedzibie wszystkich ekip alpejskich. Jesteśmy troszeczkę oddaleni od tego centrum Lake Placid, gdzie będą odbywały się wszystkie konkurencje. Za to jesteśmy bliżej Whiteface Mountain, czyli ośrodka narciarskiego, w którym odbywać się będą konkurencje alpejskie. Musimy rozeznać się tutaj w okolicy, co się dzieje, jak to wygląda. Będę wam pokazywał życie w wiosce uniwersytetowej. A dzisiaj pierwszy trening takiej jazdy bez tyczek. Zapoznanie się ze śniegiem, z ośrodkiem, z warunkami, jak to wygląda. No i zobaczymy. A wieczorem ceremonia otwarcia uroczysta i będziemy szli z naszą reprezentacją całą. Także bardzo miły moment się zapowiada. Bo jutro tu trenujemy o 13. Okay. Tam był pistenszef właśnie. Tutaj będzie do slalomu, a tam chyba będzie. A damy radę tam wyjechać do góry, żeby sobie zobaczyć tamtą trasę? No na pewno nie wolno wejść na race slope, ale tutaj po wszystkich tych trasach można jeździć. No, pytanie tylko jaka jest kondycja tych tras i czy nie wiesz, no. Jak długo jedzie to krzesło? Całe to miejsce przesiąknięte jest legendą. Igrzyska z 1980 roku, które się tu odbyły, odczuwalne są na każdym kroku. Wszędzie tabliczki, wszędzie tablice z wynikami. O, tutaj na przykład widzimy tutaj dwie takie upamiętniające starty w gigancie i w slalomie. Dwa zwycięstwa Ingemara Stenmarka, dwa złota. No i właśnie, takie rzeczy tu są na każdym kroku. Zawodnicy narzekają tutaj, że nie jest idealnie ze śniegiem, jest sporo kamieni, co pewnie będzie jakimś problemem dla serwisantów, którzy będą musieli zająć się tutaj nartami naszych reprezentantów. No i dzisiaj zadanie, by trochę się rozgrzać, trochę poznać teren, ale jednocześnie nie uszkodzić nart. I mean, there's a warming trend and there's precipitation potential. I don't really know like rain. What. Rain tomorrow. Well, there's potential. Not snowing. No. Today, a little snow, then becomes rain. It was also, I was just really, really fast yesterday. I mean, like completely 100% injected, like 100% saturation and totally polished. Like window pane. Jesteśmy na starcie giganta. Przed chwilą Wojtek dowiedział się, jakie będą warunki pogodowe przez najbliższe dni. Tutaj trochę tajemnic od lokalnych meteorologów. No niestety ma padać, także dzisiaj warunki są całkiem niezłe, ale nie wiadomo, co będzie za kilka dni, bo zapowiadane są deszcze i ocieplenie. Trzeba będzie jechać. Na deszczu. No to mów, jakie pierwsze wrażenia po z amerykańskim śniegiem. Wrażenia super, śnieg bardzo ciekawy. Pierwszy raz jestem w Ameryce i
Nie spodziewałem się, że to tak będzie wyglądać, bo jest niby miękko, a narty trzyma, także wrażenia na śniegu fajne. Się wyjaśniły, czy może pewne kwestie się zagmatwały? Masz jakiś smar na łzy. Łzy. Bo one z fabryki, te dobre narty rozmiarowe z fabryki już przychodzą podcięte. I ja ich nie ruszam, bo mi się tak dobrze jeździ. A wiesz, ja tylko robię tym pinikiem takim, mam bardzo drobny pinik. No wiem. Wyściągnąć, wiesz, to na pewno trzeba będzie zrobić. To wiadomo, i to jest, tam. Jeżeli chcesz mieć takie, bo to jest też kwestia taka, jeżeli chcesz mieć twarde, no to ja robię tak, że jeszcze robię z boku. I są wtedy agresywniejsze, wiesz, pinniki w ostatnim robię nie od dołu, tylko z boku. Nie? O 17.30 jest odjazd spod naszego hotelu, z naszej szkoły. I ubieramy się w stroje teamowe, bo będziemy szli w pochodzie, więc te, które dostaliśmy, te aktualne. Dres, bluza i kurtka, tak. Nie wolno wnosić żadnych tam flag, jakichś innych, flagi polskie dostaniemy od AZS. Masz pytanie, Zuzanno, że podnosisz rękę? Zuzanna się zgłasza do niesienia flagi. Dobra. And again with the Jessa. Dziewczyny przyszły sprawdzić, czy sprzęt spełnia wszystkie normy, jakby stanęły na podium i miały mierzone. To musi być wszystko w porządku. Jezu, dzięki! A Norwegię masz? Kanada. No. Szwecja. Szwecja fajna. Mongolia. Przed nami bardzo uroczysty i taki miły moment uniwersjady. Na tej sali, w której się znajdujemy, zgromadzili się wszyscy zawodnicy i ekipy, które przyjechały tutaj wraz z nimi. Po to, by przejść teraz w takim uroczystym rozpoczęciu uniwersjady. Czekamy na sygnał z telewizji, bo to wydarzenie jest transmitowane przez amerykańską telewizję. W Polsce oczywiście tego nie można zobaczyć, tylko wydarzenia sportowe w Eurosporcie. No ale tutaj ma to taki symboliczny wymiar. Oczywiście w Lake Placid odbywały się Igrzyska Olimpijskie dwukrotnie. Także jest to wydarzenie tutaj, które ma znaczenie. Za mną team nasz polski, który też już się tutaj zgromadził. No i czekamy tylko na znak, sygnał i ruszamy z tym pochodem. Naszym chorążym będzie Marek Kania. On będzie niósł flagę, no a za nim pójdą wszyscy pozostali zawodnicy, którzy będą tutaj się ścigać przez następne kilka dni. The first in North America. Welcome to New York.